Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamp. No i cóż, dosyć dawno nie zaglądam tej gry, jednak od poprzedniego odcinka powiem wam szczerze, że trochę się zmieniło. I tak, głównie udało mi się zaliczyć co zadanko, chyba ogarnąłem trochę farmę lepiej czy coś. Niedużo, ale jednak trochę się stało. No i właśnie mam to zdanie zliczone, więc musimy porozmawiać. I teraz tak, dzięki ci, dzięki. Na pewno to zwycięży ich serce, czy jego serce, tego serca. Daj, bo to jest jak naturalnie, bo to ogólnie było takie zdanie jakby z wątkiem, że jeden z naszych tutaj wyznawców był, nie wiem, czy zakochany, czy zauroczony innym z nich. No i tak po prostu było, że błagał nam za pomoc w różnych dziedzinach, w różnych sprawach. Tak mniej więcej mówiąc. I teraz tak, jako że nie pamiętam do końca nie wszystkiego czy tak dalej, to pozwólcie, że szybko tylko trochę przebiegam, pozbieram materiały. Dziś w tym oto epizodzie mam bardzo, ale to bardzo proste plany, cele. I to nie chodzi o to, że powiedzmy sobie dolinę czy coś, co to nie. Bo chciałbym bardzo dużo załatwić, ale proste głównie dlatego, że chcę po prostu spróbować swoich sił z kolejnym z biskupów, chyba tak się nazywali. Jednak zanim to się stanie, to zmuszony jestem po prostu do nich dotrzeć. I w związku też z tym, oraz tym, że ostatnio jestem strasznie wykończony, powiedzmy, trudnością Elden Ringa, to mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale ja bym trochę zmniejszyć poziom trudności do medium, tego zalecanego przez twórców i tak dalej. Przekonamy się, jakie są różnice takie porządniejsze, czy hard naprawdę dużo zmienia i tak dalej. A jednocześnie, jeśli zmienia cokolwiek nawet delikatnie, to może będę miał dwie tak delikatnie przyjemniejsze doznania z tej gry. Żeby nie było, fajnie się gra na hardzie i tak dalej, ale wiem, że po prostu Elden Ring daje mi wystarczająco dużo wrażeń takich trudnościowych, chyba tak najłatwiej się to określić, więc po prostu, żeby już chwilę ulgi, przyjemności, spokoju, to pewnie życzę mnie. Po prostu zmniejszymy ten poziom trudności do medium. Poniżej medium nie będę schodził, żeby nie było, mam też drugi zapis, na którym mam najniższy poziom. Tam tylko go prowadzę szybko, byleby, jak to się nazywa? To w sumie drugi, to jest trzeci. Będę miał taki sam prywatny też, taki jak tutaj był na hardzie. Jedną mam właśnie najłatwiejszą, tam tylko po to, żeby robić takie szybko rzeczy, których nie chcę zrobić. Albo których nie dam rady zrobić, więc tak. To jeśli nie uda mi się zaliczyć tych wszystkich bossów na bez otrzymania obrażeń, to prawdopodobnie kiedyś na najłatwiejszą sobie to przejdę. Mówiąc szczerze. Chociaż nie tak szybko, bo też będę starał się jak najdłużej mogę zrobić to inaczej. Teraz tak, tutaj mamy takie coś. Okej, okay, który mi się atakowało? A, nie wziąłem broni, no tak. I dobra, mniejsza. Tak, tak, okej, okay, już pamiętam sterowanie, pamiętam jak się aktywuje wszystko. Dobra, możemy ruszać. I cel, jak mówiłem, dostać się do biskupa, przejść to wszystko, pokonać dziada. Najlepiej bez otrzymywania obrażeń, bo to tak byłoby już lepiej, szybciej i bardzo ciekawy pokój na początek. Więc dziękuję ci, Grom, z przyjemnością skorzystam. Przy okazji możemy chyba kolejnego uodpornić na spanie. Tak. Kolejnego jakiegoś z tych najlepszych z najlepszych po prostu przygotujemy do tego. A póki co idziemy i zobaczmy, jak to będzie. I dobra. Tak na wstępie mogę powiedzieć, że nie wiem, czy czuć wielką różnicę, ale albo mnie się wydaje, albo trochę łatwiej jest pokonywać tych wrogów. Jak jest tak do końca, to przekonam się za jakiś czas. Nie teraz. Okej, już otrzymałem głupie obrażenia. Ale tak. Zdecydowanie wydaje mi się, albo mnie się to wydaje, albo zdecydowanie jest po prostu łatwiej, ale jestem prawie, że pewnie, że naprawdę jest łatwiej. Jakoś mocno. I osobiście bym to ocenił może jakieś 10%, może 12% max. Ale tak, to takie moje gdybanie. W rzeczywistości ciężko po prostu to ocenić tak właściwie. O tym, że na pewno jest łatwiej. Tego jestem pewien. Więc tak. I przy okazji też w dalszym ciągu będę oczywiście chodził w złotym tym, żeby mieć jak największe
obrażenia, jak najlepiej sobie radzić i tak dalej. Jak najszybciej ich unicestwiać. I co my tu mamy? Większe obrażenia. Oczywiście, że większe obrażenia. Jest to lepsze niż tamto. No i mój cel jest prosty. Wielki mnożnik. Po czym jak będziemy mieć wielki mnożnik, być ostrożnym, nie otrzymywać głupich obrażeń i no. Jak już to zrobimy, to po prostu wygrać. Okej. Okay. Muszę być naprawdę spokojny, bo tutaj widzę uczników, a ucznicy są wredni. Jeśli mi się pozwoli na to. Okej, okay, bomba. To już szczęście się udało uniknąć. I mamy mnożnik 55%, który jest nie najgorszy, nie najlepszy. No ale zawsze jest. Dobra, po pierwszym piętrze. W sumie pierwszym pokoju i teraz co my tu mamy? Drewno, żywność. Dobra, pójdziemy żywność, potem drewno. Żeby jak najmniej walk było. Im mniej walk, tym oczywiście szybciej dotrzemy. A nie ukrywając, no chciałbym jak najszybciej wrócić do kultu, bo zapewne pamiętacie, jakie potrafią być problemy, jeśli nasza krucjata za długo trwa. Dlatego też powiedzmy, że takie omijanie większości trudności w takie sposoby, no dla mnie jest super. Teraz już zostały tylko dwa pokoje bitw. Damy radę. Musimy dać radę. Oczywiście zbieram trochę tutaj jego oddania, rozwalam posąg dla darmowych kamyczków. A w przyszłości też po to, żeby móc ewentualnie znowu się z nim zmierzyć. Dobra, dobra, o spokój, nie, damy radę. Jest tu chaos, ale damy radę, musimy dać radę. Okej, okay. Żaba trafiona i widzę, że te żaby swoją drogą wypuszczają muchy, takie atakujące, wybuchowe, czy jak inaczej nazwać. Więc dobra, już wiem, jak one działają przynajmniej, co już jest. O, nie wierzę. Nie wierzę, no właśnie mówiłem, że muszę być ostrożny, żeby nie dopuścić do takich rzeczy, ale oczywiście dopuściłem znowu. I znowu. Okej. Okay. Ja jestem nieostrożny. Ale nadal. To jedno dodatkowe serce i to, że ci wrogowie są jakieś właśnie, jak mówiłem, 10% może słabsi, jeśli chodzi o swoje życie. W większości przypadków jest dla mnie wystarczające, żeby świetnie radzić. I oczywiście pewnie na karcie też bym dawał radę, ale no, tu szybciej to idzie, więc nie ma co narzekać. To nie aż tak dawno temu odrzuciliśmy, albo wygnaliśmy, ciężko to określić, czerwoną koronę. Zaledwie 1000, czy jakoś tak, lat temu. Herezje, które głosiła, nie mogły być tolerowane. Takie toksyczne idee nie mogły być pozwolone. Najbardziej raniący z grzechów. A jak się nazywa retribution? Nie wiem, czy to jest zemsta, czy odwet musi być powolny i bolesny. Zrzucam plagę na twój kult. A z chciwością i ambicją niesprawdzoną ściągam boską krew? Coś takiego? Nie wiem, o co chodzi. Oj. Chyba to nie była plaga, tylko to był głód, okej. Okay. Okej. Okay. Okropny są pod tym względem. Ale tak, damy radę. Musimy. Cześć, klaunek. Rolki we wrogów będą ich ranić. Idealne dla mnie. To się dużo rolkuje. I okej, okay, nie są jakieś potężne to obrażenia, ale no nadal fajne. Można rolkami tutaj przechodzić grę. O ja tak, otrzymywać obrażenia w głupie sposoby też można. Ciekawe, czy te obrażenia od rolek też są zwiększane przez te procenty. Tym. Ale jeśli są, to fajnie. Już tak, podwójne leczenie też mogłoby być cenne, bo w ten sposób każde pół serduszka by leczyło całe serce, więc jedno otrzymanie obrażeń by pół serduszka by leczyło nam jedno otrzymanie obrażeń, tak jakby było, gdybym nie nosił tego złotego ubrania. Ale cóż, wolałem rolki zadające obrażenia, bo to jestem ja. I nie zawsze robię to, co jest najbezpieczniejsze, najlepsze. Obiektywnie, czasami biorę to, co po prostu mi się najbardziej podoba. Tak. I
Idziemy, nie czyszcząc wszystkiego, bo jak mówiłem wcześniej, zależy mi na czasie. I co tu mamy? Okej, okay, odrzuca i zamraża, to jest... to jest to. A przetestujemy to, bo tego jeszcze nie znam chyba. Podobno do tego co było, tylko że to jest takie lodowe zamiast tych takich zatruwających. No dobra, dobra. Nawet nie będę zbierał tego, czy może będę? A, okej, okay, rozwalenie też szybciej to daje. Nie trzeba tego kraść tak pojedynczo. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze dwóch takich dziadów tu mamy. Okej, okay, więc tak, tak, tak. Pokonani, super. Jeszcze żyjemy, więc jest jeszcze bardziej super. I tak, tutaj w pierwszej kolejności trzeba pozbyć się tych dużych żab, bo one są tym, co prowadzi najwięcej chaosu przez spełnienie tych much. Małe żaby są oczywiście delikatnie też irytujące ze swoimi skokami, ale no, nie są aż takie groźne w moim odczuciu. Cno. Teraz tak, tutaj widzę łucznika, na szczęście go uniknę. I teraz tak, żaba pokonana, super. Mała żaba pokonana, super. I teraz ten wróg, czyli nietoperz, przymrożony, pokonany, super. Tak, kolejne serduszko całe w sumie wyszło z tego, więc miło. Widzę też te grzybki, które powinienem i... O, znowu ty. Nie wiem, teraz to zmieniać. Ryzykujemy dużo, ale dobra, biorę. To tak, obrażenia topora są zapewne znacznie większe niż miecza. I tak, wiem, że mogłem zostawić miecz sobie na wszelki wielki, jeśli nie będę zbierać z toporem, ale... No nie oszukujmy się. Wolę wziąć tą dodatkową monetkę. Będzie jestem sobą. No i tak, czuć tą różnicę miecza a topora. Tak, czuć to bardzo. Topór jest znacznie potężniejszy, jeśli chodzi o swoje obrażenia. Teraz co tu mamy? Okej, okay, to znam, a to jest... A nie, nie, tego nie chcę. Ale to chyba lepsze w użyciu będzie, więc wezmę to. Czemu by nie? No i idziemy przeciwko kolejnym bossowi, który jest najgorzej, jest tą żabą. Teraz nie pamiętam, czy to kolejny raz mam do czynienia z żabą, czy ostatnio było coś innego, tylko powiedzmy, że źle kojarzę. Nie, ostatnio też kojarzę żabę, ale to nie była taka. I otrzymałem obrażenia w głupi sposób, znowu. Tak, zdecydowanie muszę być ostrożniejszy. Okej. Okay. Więc tak chcesz się bawić, żaba. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nieotrzymywanie obrażeń jest ciężkie. Nie wierzę. Nie wierzę. Był tak blisko, ale jednak zdobiłem, no. Niestety. Ej, no niestety. Pewnie, gdybym miał miecza. Albo gdybym był w rzeczywistości ostrożniejszy, to byłoby lepiej. No niestety. Bardzo źle. Bardzo źle przez tego dziada, więc... nawet nie będę czekał teraz. Gotujemy podstawowe żywności. Byleby tylko ich po prostu nasycić. Nie będę robił jakichś tych takich super wyjątkowych, które... Jak to się nazywa? Mają jakieś super korzyści. Nie, ja tu chcę po prostu nie dopuścić do tego, żeby mi tutaj opadali z głodu. Więc tak. Przy okazji też kolejną mszę tutaj ogłosimy. By było jak najlepiej. O i no niestety padł nam. A chyba nie mam miejsca na grób. Tak szybko trzeba będzie kolejny postawić. I wiem, że mógłbym pewnie łatwo go nazywa. Łatwo go ożywić z powrotem. Ale powiedzmy, że tak. Nie mam dzisiaj weny na to wszystko. Dzisiaj chciałem po prostu właśnie w miarę sprawnie zająć się tym krucjacami, a nie wołami, ożywieniami, planowaniem kultu. Po prostu
Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Jak trzeba będzie to na pewno zrobić, ale no, nie dzisiaj. Co jeszcze bierzemy tutaj? Może wystarczy? Nie, jeszcze dwa punkty zabrakło, więc poczekam na te dwa punkty, żeby od razu to wziąć. Nowa boska inspiracja, hura. Jeszcze wyższy poziom kultu. Nam, żeby jeszcze lepiej zbierali i tak dalej, no, czy coś. Tak, ci co są zdrowi przychodzą, budują, cieszą się. I mamy achievement za najwyższy poziom. Ładne takie. Nadal mocno niepokojące, ale ładne. Więc teraz pójdziemy tylko szybko tutaj. Przychodzę, zbierzemy datki, bo zapomniałem o tym. Kolejna msza. Na której... No nie dostaniemy za dużo, bo nie ukrywając mamy niewielu tych naszych tutaj wyznawców. Będę musiał w to też zainwestować mocno, żeby mieć ich więcej. Ale tak. I dobra. Nie potrzebowałem od nich datków, nawet ich nie chcę jakoś szczególnie, ale no jak dają, to wezmę. Teraz tak, coś tu chciałem jeszcze zrobić, ja już nie pamiętam co to było. To farma 2 to była? Już nie, bo już zbieram, więc mamy farmę 2. Co to było? Na coś zbierałem. Ale nie pamiętam niestety. Jestem takim jełpem, że no, totalnie po prostu nie wiem. Co to mogło być? Coś z wiarą było? A no tak, a to miałem zbudować. Konfesjonał. Okej. Nie wiem co on da do końca, ale czemu nie? Z chęcią. Można mieć tylko jedną, więc ewentualnie później się to przeniesie, jeśli pozwolą. A, jeszcze on coś chce. Dobra. Mhm. Okej. Okay. Przywódco. Sceptycy i heretycy dotarli do naszego kultu. Przeklinając nasz sposób życia. Ale chcą dołączyć. Powinniśmy ich przyjąć? Wiem, że nie jest najlepsze, ale tak. Weźmiemy go. Nie będę nic zmieniał, niestety nie ma najlepszych parametrów. Ale tak, przyjmiemy go. Zawsze po jakimś czasie będę mógł, jak to się nazywa, zrobić z niego kogoś przydatnego. Co prawda bez usuwania negatywnych cech, bo tego nie potrafię przynajmniej robić, ale no. Zawsze coś może z tego wyjść. I całkiem mocne jest to tutaj. I okej. Jeszcze musimy szybko tutaj tylko przyjść, odebrać zadanie. Bo tak. Coś było? Cóż, zrobiłeś, to jesteś wspaniałym przywódcą, tak. Właśnie, jak jeszcze tu jesteś, to dostaniesz naszą inspirację, błogosławieństwo, czy jak to tam nazwać. Dostaniesz też ewentualnie jeszcze trochę łapówki. Bo tak, jest taka opcja. Pieniędzy mam na szczęście dużo. I jeszcze cię ulepszymy. Tak, jesteś naszym najpotężniejszym, najlepszym i jeszcze będziesz potężniejszy dodatkowo. Dobra. Okej, okay. Spowiedzi niestety nie mogę wziąć. Przynajmniej nie tym razem. I tak, nadciąga noc. Więc w związku też z tym, że nadciąga noc, ja zrobię następujące rzeczy. Żeby nie głodowali podczas naszej wyprawy, zrobimy im takie rzeczy. Tak, 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 tak. Szybko ugotujemy, patrzymy, wyruszamy na kolejną krucjatę. Tym razem ogólnie mówiąc z celem następującym: wygrać, być ostrożniejszym i nie zlamić. Przy czym nadal nie zmienię mojego ubrania, bo uważam, że ten bonus jest lepszy niż kara, którą oferuję. Jest chory niestety. Ale tak, weźmiemy go i tak. Od razu może jeszcze go, jak to się nazywa, zaakceptujemy. Chociaż jednego takiego już mamy, więc tym razem będziemy musieli zmienić zwierzę. A więc tak, formę. W sumie kogoś, czyli na pewno jest pełno takich, których nie mamy. Ale tak,
Jako, że już takiego mamy, to pozwolę sobie zrzucić coś, co chyba naturalnie nie wystąpi. A może mieliśmy? Może nie jestem pewien. Kolorem niech będzie różowym. Czemu by nie? Dobra, warianty są jakieś. A niech będzie taki. Akceptujemy cię. No, ciesz się. I od razu idź odpoczywać. Okej. Tak, to teraz jestem w stanie powiedzieć, że możemy już spokojnie wyruszyć na krucjatę. A kulcz też jest trochę powiększony, więc fajnie. I co my tym razem mamy? Macki, cztery kierunki i... Pony? Tak, szpony. Jestem pewien, czy znam szpony, czy nie. Nawet jeśli już kiedyś mieliśmy, to... Mieliśmy być cztery? Wydają się nowością. Więc tak, jak jest w rzeczywistości, to musicie mi sami powiedzieć. Bo ja, no, jak mówię, po prostu nie kojarzę szponów. Czy może inaczej. Nie tyle co nie kojarzę, co wydaje mi się, że już się widziałem, ale nie jestem pewien. Równie dobrze mogło być to w jakiejś innej grze. Podobnej czy coś. Okej. Okej. Jedne w sumie największe. Przepraszam, w sumie nie jedna. Największy plus tej broni jednak to jest to, że trafiły nam się wampiryczne, więc. Tak, fajnie będziemy mogli teraz. A jak to się nazywa? Trochę ryzykowniej grać, bo jest szansa i tak, że się będziemy leczyć. Gorzej tylko, że właśnie nie znam jeszcze rytmu szponów. Pod żadnym względem, więc łatwo będzie mi nie lamić ze szponami. Chociaż widzę, że mają fajny zasięg. Gorzej tylko, że dam się znowu trafić. Tak, macki to były te macki, tak, dobrze kojarzyłem. Dobrze. W ogóle bardzo często nas leczy. Aż tak bym powiedział, że dziwnie często. Nie, żebym narzekał, ale no zaskakujące to jest tak. 5% szans na ignorowanie obrażeń. Lepsze skrzynie. Lepsze skrzynie. Ignorowanie obrażeń oczywiście fajne, bo nie przerywa nam wtedy tej, tego combo. Ale no nie ukrywajmy. No. Właśnie swoją drogą, tu jeszcze jest jakieś coś innego. Jak to działa? O! Powiem szczerze, nikt nie zwrócił na to uwagi. O, to wezmę. Okej. Pozwólcie, że tylko nie ten przycisk. Chyba tu można zobaczyć karty nasze? Okej, dobra, czyli tam można po prostu kupić sobie dodatkowe te karty za trochę monet. Co szczerze jest moim zdaniem świetną opcją. Patrzę na to, że monet mamy aż nadto. A przyspieszenie o 25% ataku jest o tyle dobre, że mimo, że nadal właśnie nie znam rytmu i trochę go nie ogarniam i tak dalej, no to przyspieszenie 25% ataków zawsze jest dobrym pomysłem, bo nawet jeśli będę robił pojedyncze cięcia, a nie serii ciosów, no to animacja jest szybsza, przez co szybciej odzyskuję kontrolę, przez co łatwiej po prostu mi unikać ataków, nawet wrogów, czy coś. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, ma sens, bo sam nie jestem pewien tego. A wiem, że potrafię mówić głupoty. I teraz tak, sklepik. Nie, nie, nie. Idziemy po jedzenie. Potem po trochę kamienia, chociaż... No, bądźmy szczerzy, kamienia mam teraz pod dostatkiem. Nawet jeśli jeden kamień się dzisiaj zniszczył, ja zapomniałem go odbudować. Ale no, i tak nie zaszkodzi. Pamiętam, jak to były czasy kiedyś, kiedy... Była moja zmora, że zapomniałem o kamieniach i potem musiałem ich zbierać długo, aż mogłem cokolwiek. Oj, to były ciekawe czasy. Znaczy z perspektywy tego wszystkiego to nie było aż tak dawno chyba. Pewien nie jestem. Jak mówię, ja się potrafię łatwo rozpraszać, gubić, zapominać. Więc no. Ale tak. Teraz tak, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uniki. Świetnie. Dobra, czy tutaj coś fajnego wypada z tego? Chyba nie, więc idziemy. Bardzo, jakże prostym celem. A, i dobra, to się potwierdziło, że faktycznie walczyliśmy z żabą. Oczywiście otrzymałem obrażenia, chociaż ciężko powiedzieć, czy powinienem, czy nie, bo nie do końca ogarniam tego intuperza. Czemu w sumie, może nie tylko nie do końca ogarniam, co nie do końca się na nim skupiłem. Ale tak, ostatnio walczyliśmy z tą zieloną żabą, bo te małe muchy mi się po prostu już skojarzyły. I co my tu mamy za nagrody? Topór, który bije więcej, ale jest wolniejszy, ewentualnie to... Z tych dwóch opcji, chociaż topór mógł być lepszym wyborem. Podobają mi się te moje szpony. Więc wezmę to, póki co. Nadal. Będziemy się bawić w szpony.
Oczywiście, musiałem otrzymać obrażenia, bo jestem jełopem. Stracić tylko mnożnik. W sumie chyba nie powinienem się w to bawić. Wszyscy wiedzą, że i tak zawsze trzymam obrażenia w jakiś głupi sposób. Więc po co się w ogóle bawię w te takie mnożniki? Po co w ogóle daję sobie nadzieję na to, że uda mi się je zgromadzić? Naprawdę jest taka, że po prostu jakoś takoś... Powiedzmy, że tak. Jakoś tak preferuję to wszystko. Żeby mieć chociaż taką szansę na ułatwienie sobie gry, jeśli będę ostrożnie prowadził postać. Nie to, żeby to miało kiedykolwiek wystąpić, ale no. Takie... Nawet potencjał tego, że wiem, że za ostrożną rozgrywkę mogę coś dostać. Trochę... Bo to pewnie motywuje mnie do bycia ostrożniejszym. Już. No, widać jak to wygląda. Naprawdę? Naprawdę? Zwykła mucha? No bez przesady. To już jest smutne. Naprawdę nie jest już nawet załamujące coś, ani... To jest po prostu smutne. No cóż. Cóż. Okej. Okej. Udało się go naprawić. Super. 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 Weźmy jeszcze co trzeba. I niestety wydaje mi się, że tak. Gra już wprost pokazała, co myśli o moich pomysłach na tym. Myślę o moich pomysłach na to, żeby szybko sobie, jak to się nazywa, poradzić z tym wszystkim. Nie gadaj! Super, nie mogę nawet im pomóc budować. O, dobra, mogę. Więc tak. Tak się cieszę, że jest łatwiej, przez to, że zmieniłem poziom trudności, że teraz będzie dobrze, ale nie. Jak zwykle. Musiałem zlamić gdzieś. Tak. To jeszcze tak zrobimy. Tak. Dodatkowe kilka posiłków, jeśli ktoś będzie bardzo głodny, to sobie odbierze. Widzę, że jest brudno, to lepiej tutaj też jeszcze posprzątamy. No i ze smutkiem stwierdzam, że jestem lamą. Totalną. Nawet bardziej niż zazwyczaj. Może być zaskakujące, no ale tak. Jak się okazuje, da się być większym lamą niż byłem do tej pory. Więc no. Po prostu... No, po prostu zlamiłem. I w sumie... Jak źle wychodzi dzisiaj... To może... Może dobra. Może zakończyć po prostu na tym epizodzie. Nie chciałem przeszkadzać, wybacz. Tak, zakończmy może właśnie ten odcinek. Następnym, który będzie za jakiś czas... A nie, nie, na razie nie będę nikogo tutaj zmuszał. Następnym za jakiś czas postaram się oczywiście jak najszybciej. Spróbujemy ponownie. Może bardziej się skupię trochę na tym, żeby... się nazywa... ostrożniej grać niż teraz. Bo teraz nie będę ukrywał dzisiaj. Było to tak trochę... na szarże, na Rambo, jak zwał, tak zwał. A jeśli właśnie ostrożnie do tego podejdę, to wierzę, że dam radę. Więc tak. Wiem, że krótko. Wiem, że niektórzy mogą być niezadowoleni, ale... Ale tak. Powiedzmy, że mi to starczy, więc mam nadzieję, że wam się podobało. I jeszcze zbierzmy tylko kolejne zlecenie od niego, czy coś i... A co? Przód, co wiem, że już jesteś, grałeś ślub, z Amudiasiasem, czy coś? Tak, nie rozumiem tego, bo wiesz, że jest rytuał, ale czy ja kiedykolwiek brałem ślub? Ale się w tym zakochałem, czy jest możliwe, żebyś mi kiedyś poślubił coś, dobra, no, zgodzę się. Powiem szczerze, nie kojarzę, żebym ślub jakikolwiek tutaj brał, ale zgodzę się. Więc dobra. W takim wypadku jeszcze tutaj zrobimy tylko jedną rzecz szybko.
pomedytujemy, żeby przyspieszyć trochę czas, bo tak, odkryłem, że to tak pozwala. Wiem, że jestem jełopem, który nawet nie potrafi dobrze pewnie kojarzyć rzeczy czy coś. Skoro tego nie zauważyłem wcześniej, dopiero niedawno odkryłem, ale tak. Najpierw msza, potem weźmiemy ten ślub cały. Jak on to o to tak prosił, ten nasz wyznawca. A jak on tu jest wszędzie day, to... No, nie musimy się przejmować płcią, bo tutaj chyba wszyscy są taki bezpłciowi po prostu. A nawet jeśli już to... No, nie będę tu może dużo gadał. I gdzie to jest? Wedding. I... Nie wiem do końca, nie rozumiem, ale gdzie to jest? On jest w ogóle? Bo... Okej, tak. Niech będzie on. Chciał tego, więc tak, zadanie wykonujemy. Wszyscy będą szczęśliwi. I karta? Okej, dobra, czyli jednak nie byłem, nie miałem ślubu, związku ani nic. A nie wiem, czemu on uważał, że tak, ale tak. Gratulacje, jeśli chodzi o twój ślub. Mhm. Wszyscy cieszyli się z tego i tak dalej. Możesz wziąć tyle ślubów, ile chcesz, w końcu twój kult. Okej. Ale jednak twoi dotychczasowi małżonkowie będą zawsze bardzo zazdrośni przy każdym ponownym ślubie. Więc tak, może lepiej tego uniknijmy. Jednak mimo wszystko mam tu kartę jakąś fajną. Co to za karta? Bankowie dwójka, okej, plus dwa serca. Okej, fajne, fajne. Podejrzewam, że pewnie za złożenie ofiary też by były jakieś te bonusy, ale... Ale no, nie chcę tego robić. Tych krwawych ofiar tym podobnych. No, podobnych rzeczy. Niech się cieszy. Pogadamy jeszcze tutaj. A, gdzie to jest? Halo? Okej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia, no. Nie dziwić się. A dla mnie to też jest nowe doświadczenie, bo przynajmniej wiem już, jak to działa i... Co to powoduje? Potańczmy też przy okazji. Kolejny poziom. Super. I w sumie tak już mówiłem, dobra, koniec, kończymy na tym. Czy coś, a tu jednak nie, jeszcze doktrynę ogłosimy. Ej, z odcinka 20-parominutowego wychodzi teraz nagle odcinek 30-parominutowy. Mówimy przez doktryny i przez to, że stwierdzimy, dobra, zobaczymy ślub, zobaczmy to, zobaczmy tamto. Typowe, typowe. No ale dobra, które tym razem? Śmierć, praca, własności, a powiedzmy, że śmierć, niech będzie nadal. Co to jest? Zabierałem nasze surowce, czy podtrzymują mądrość? Tutaj tak, dobrzy umierają młodo. Okej, okay, 10. Okej. Okay. Oczywiście, że respect your elders. Że co? Ja jestem tym dobrym tutaj, więc niech się cieszą, jeśli mamy po prostu starszyznę w kulcie. Nie będę nigdy robił takich złych rzeczy. To nie mój kult. Nie moje warunki. O, ktoś znowu dostał jeszcze tamto? Tak, tak, szybko. Klikam, żeby to wróciło. I dobra, na tym będziemy kończyć w sumie, że zaraz też, jak już powtarzam. Tylko będę się pogadać z tym takim, co ma drewno w głowie, żeby... No, żeby jeszcze od niego odebrać. Ulepszenie. No, super. No i teraz już na poważnie kończymy, więc no, trzymajcie się i hej, hej.